Witamy Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu. Ten przed tygodniem zakończyliśmy na pobliskiej wieży piastowskiej. Dzisiaj przeniesiemy się w świat muzyki, dlatego że naszymi bohaterami będą Muzeum Polskiej Piosenki oraz Opolski Amfiteatr. Będzie zatem w duszy, oczywiście, grało i śpiewało. Zapraszam na kolejną przygodę. Świat muzyki, polskiej piosenki, tej nagranej, tej zachowanej, tu w Opolu znalazł swoje miejsce, mamy nadzieję, na wieczność. Muzeum Polskiej Piosenki to pierwsze z miejsc, które dzisiaj odwiedzamy. No i myślę, że z panem Mateuszem Torzyckim będziemy mieli okazję powiedzieć państwu o tym, że dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie cały rok, to jest cały rok słuchania muzyki w tym miejscu i doświadczania tej muzyki, począwszy jeszcze od XIX wieku i przedwojnia, aż po tę piosenkę polską współczesną, nie tylko festiwalową, bo głównie może muzeum państwo kojarzą jako turyści z festiwalu, a to nie do końca. Tak jest. Duża część zwiedzających na początku myśli, że to będzie muzeum dedykowane temu festiwalowi, krajowemu festiwalowi polskiej piosenki w Opolu, ze względu na to, że jesteśmy w stolicy polskiej piosenki. Nie jest tak do końca. Tutaj zobaczą państwo olbrzymi rys historyczny na temat polskiej piosenki od lat 20. do współczesności, czyli mamy szansę prześledzić cały rozwój polskiej piosenki, to kiedy pojawiały się dane gatunki muzyczne, takie jak na przykład jazz, big beat, muzyka elektroniczna, muzyka hip-hopowa. To widzimy za pomocą wideoklipów, bo uznaliśmy, że to będzie najbardziej atrakcyjne dla naszych zwiedzających oraz piosenek w formacie audio, ale także jesteśmy w tej chwili na bardzo... Właśnie, bo spotkamy się w miejscu, które... Miejsce. Tak, miejsce specjalne, dlatego że te eksponaty świadczą o tym, że to, co pan powiedział, ta historia jest niezwykła, piękna. Tu płyty jeszcze z lat 30., które mamy okazję oglądać, ale to są te momenty tak zwanych wystaw czasowych, które państwo mogą oglądać i na wakacjach, między innymi w tym roku, właśnie jest możliwość zobaczenia tego jako takiej rzeczy absolutnie specjalnej, bo niebawem też jej nie będzie. Tak jest. Muzeum robi też szereg wystaw czasowych. To są wystawy czasowe, które cieszą się dużą popularnością. W tej chwili mogą państwo oglądać i być na wystawie, która jest dedykowana pamięci Mieczysława Foga. Fantastyczna kariera, trwająca blisko 60 lat. To jest pierwsza taka wystawa w Polsce, która zbiera tak olbrzymią liczbę pamiątek po artyście w jednym miejscu. I tak jak właśnie pan wspomniał, możemy zobaczyć zarówno płyty szelakowe, ale możemy zobaczyć jego stroje estradowe, archiwalne plakaty, złote płyty. Więc jest tego bardzo dużo. Mogę też powiedzieć, bo to będzie absolutna premiera w tym programie, już za moment otwieramy też naszą poprzednią wystawę czasową, która spotkała się z tak przychylnym odbiorem. To była wystawa poświęcona Urszuli Sipińskiej. Pani Urszula jest z Poznania, miasto Poznań się do nas zgłosiło, tę wystawę za chwilę też otwieramy w Poznaniu i jest to wystawa przygotowana przez Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. A Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, bo już szczegół zdradziliśmy, to jak mówiliśmy, olbrzymie kompendium wiedzy o muzyce i podczas wakacji jest okazja, by w świetnych, komfortowych warunkach i spokojnie obejrzeć, dlatego że też no i warunki pandemiczne spowodowały, że nieco inaczej możemy zwiedzać, ale nie wiem, czy, że tak powiem, nie lepiej, czy możemy się skupić na niesamowitych rzeczach. Na pewno to skupienie rzeczach będzie bardziej możliwe ze względu na to, że ten reżim sanitarny, który został wprowadzony, sprawia, że troszeczkę mniejsza grupa z państwa może wejść do naszego muzeum. Jednocześnie. Jednocześnie na samej ekspozycji może przebywać 55 osób, ale to na pewno też sprawi, że ten komfort zwiedzania będzie o wiele większy. Oczywiście cały czas odkażemy ręce, staramy się trzymać odpowiednią odległość, no i oczywiście całe muzeum zwiedzamy w tej chwili w maseczkach ochronnych, tak żebyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie i by to zwiedzanie sprawiało też jeszcze przyjemność i można było oglądać pomimo tego, co mamy w tej chwili i tego reżimu sanitarnego, do którego jesteśmy zmuszeni. Stoi za nami, państwo za chwilę to zobaczą, stoi przepiękne pianino, a zdradzamy w tym programie kilka smaczków i szczegółów. Z czym to się je, ale właściwie na czym to się gra? To jest słynne pianino pana Mieczysława Foga, które towarzyszyło mu tak naprawdę przez całe życie. Przetrwało też okres wojenny, stało u niego w domu i bardzo często pan Mieczysław zresztą jest przy tym pianinie fotografowany. To jest taka bardzo duża pamiątka rodzinna. To jest jeden z eksponatów, który jest eksponatem pana Michała Foga, czyli prawnuka pana Mieczysława. No i właśnie tutaj w centralnym miejscu tej wystawy postanowiliśmy to słynne pianino państwu pokazać, by też troszeczkę od tej strony prywatnej pana Mieczysława państwu przybliżyć. My jesteśmy na piętrze, ale wcześniej zwiedziliśmy parter, a na parterze, panie Mateuszu, no króciutko mówiąc, feria barw muzyki. Tak jest. Widzimy szereg ekranów dotykowych, tabletów, także takich specjalnych ekranów, gdzie jest przedstawiona historia całego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. No i tak jak mówiliśmy, tam mamy kompendium wiedzy na temat polskiej piosenki, podane w bardzo nowoczesny, atrakcyjny sposób, tak żeby on był zarówno atrakcyjny dla młodych, jak i dla osób, które po prostu pamiętają doskonale zarówno festiwal,
festiwale, jak i te wszystkie fantastyczne nagrania jeszcze z poprzednich dekad. 7 dni w tygodniu, zatem na wakacjach możemy... Prawie 7 dni w tygodniu, od wtorku do niedzieli, od godziny 10 do 18. Zapraszamy serdecznie. A my, proszę Państwa, zapraszamy na drugą część naszej podróży, bo Muzeum Polskie Piosenki to oczywiście jedno, ale jeżeli wjedziemy windą za moment do góry na taras amfiteatru, to zobaczymy amfiteatr tysiąclecia z zupełnie innej perspektywy, a w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki równie dużo będzie się działo na wakacjach. I proszę Państwa, jesteśmy z Muzeum Polskiej Piosenki, przenieśliśmy się do Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, czyli też do Opolskiego Amfiteatru. To miejsce, ta ziemia, to jest przeszłość i historia Opola, czyli Ostrówek. Tysiące lat, to tutaj były podwaliny miasta, a kilkadziesiąt przecież lat temu Florian Jesionowski zaprojektował amfiteatr. Nie projektował tutaj tego miejsca, bo jesteśmy w nowej części, czyli na samym dachu, powiedzielibyśmy na tarasie Opolskiego Amfiteatru. No a Opolski Amfiteatr na wakacjach to będzie kolejna wielka przygoda Państwa i nas. A skoro mówiliśmy przed momentem o przygodzie, to pewnie każdy chciałby zaśpiewać słowami Jerzego Sztura, że każdy śpiewać. Może pani Anna Stompor, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. Dzień dobry, pani Aniu. Dzień dobry. Rzeczywiście każdy mógłby zaśpiewać sobie tutaj na wakacjach? Niedawno zespoły mogły występować, prawda? Specjalnie próbować. Była taka propozycja Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. Tak. Obiekt jest otwarty od 10 do 18 codziennie. Wyjątkiem są dni, w których odbywają się koncerty. Jest to związane z montażami sprzętu i wówczas ze względu na bezpieczeństwo naszych klientów zamykamy obiekt. Natomiast od 10 do 18 zapraszamy. Scena jest do dyspozycji wszystkich i często słyszymy te wykony. Czyli są wykonania. Proszę oczywiście, bardzo. Proszę Państwa, nasi goście śpiewają bardzo często. Jak Państwo są turystami z miasta i spoza miasta, to na wakacjach będzie można sobie zaśpiewać. No ale właśnie, mówiłem o tym, że Florian Jesionowski, projektując to miejsce, nie myślał chyba o przepięknym tarasie, który pełni teraz piękną, funkcjonalną rolę i na wakacjach ten taras, amfiteatru też będzie żył, bo mówimy o pewnych szczegółach w tym naszym programie, a ten taras to jest takie miejsce wyjątkowe, od niedawna dopiero znane Opolanom i turystom. Myślę, że architekt Florian Jesionowski nie miał przede wszystkim takich możliwości wówczas. Natomiast to, co przyświecało architektom już ówczesnego naszego obecnego obiektu, czyli państwu Małgorzacie i Markowi Nowackim, to to, żeby przede wszystkim zachować dach, który jest najbardziej charakterystyczną sceną w Polsce. Kiedy oglądamy różne widowiska telewizyjne, to właściwie one są bardzo podobne i wtedy jest Opole i każdy wie, że to jest nic innego, tylko Opole. Natomiast oprócz pozostawienia charakterystycznego dachu, postanowili wykorzystać sąsiedztwo Odry i pokazać coś jeszcze. I stąd pomysł na taras, który jest moim na przykład ulubionym miejscem, oprócz oczywiście sceny. I daje duże możliwości, jeżeli chodzi o organizację imprez, spotkań. Tak naprawdę jest też otwarty dla mieszkańców, mogą przychodzić tutaj, wypoczywać jest na leżaku. Jest windą, tak jak ja. I już jak widzimy, za panią jest ten napis najbliższych koncertów właśnie tej siesty na tarasie. Można tu odpoczywać w każdych warunkach, więc na wakacje oprócz samego zwiedzania i zobaczenia tej historii amfiteatru, także będzie można i posłuchać wielu fantastycznych rzeczy, a także pewnie jakichś pomysłów takich typowo relaksujących, relaksacyjnych. Tak, od paru lat organizujemy tutaj siesty na tarasie, bardzo lubianą przez Opolan i nie tylko Opolan, ponieważ mamy gości oczywiście spoza naszego województwa imprezę. I zaczynamy już kolejną, ponieważ ostatnia odbyła się w ubiegły piątek, a 11 lipca na naszej scenie Jan Serce. O. Czyli z dużym sercem. Ale pani Aniu, jest jeszcze jedna rzecz. W budynku Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, jak ktoś się dobrze przyjrzy, to tutaj mamy naszą prahistorię. To jest fragment tego odkrytego Ostrówka. Te kamienie, które tam występują, to jest ta rzeczywiście prahistoria Opola. Tak, jest. Ten obiekt jest pięknym połączeniem właśnie tradycji, historii i tego, co nowoczesne.
wakacje, w reżimie też. W muzeum mówiono nam, że pewien reżim obowiązuje. Co jeśli chodzi o ten reżim sanitarny w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki? Tak, niestety reżim sanitarny nadal obowiązuje. Wiąże się to z ograniczoną liczbą osób, które możemy zaprosić na nasze wydarzenia, więc w tej chwili jest to 150 osób, jeżeli chodzi o siesty i o koncerty niedzielne promenadowe, które również będą się odbywać na tarasie. I wiadomo, zachęcamy do utrzymania dystansu i do korzystania z urządzeń do dezynfekcji rąk. A później wszyscy będziemy czekać na to, co już się tradycyjnie powinno odbywać, czyli czerwcowy Festiwal Polskiej Piosenki, tym razem w anturażu jesiennym. Tym razem pierwszy weekend września. Mamy nadzieję, że szczęśliwie zobaczymy się tutaj wszyscy i na 57. kolejnej edycji festiwalu. Dziękuję bardzo. Pani Anna Stompor była Państwa i naszym gościem. Jak Państwo widzą, muzyka brzmiała w tym odcinku i w muzeum, i w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, więc zachęcamy Państwa podczas tych wakacyjnych wizyt na to, by spojrzeć na Opole także z perspektywy tarasu amfiteatralnego. A w kolejnym odcinku, drodzy Państwo, naszymi bohaterami będą opolski rynek i książę Kazimierz, który go strzeże.